Słuchajcie, ja widzę świętego Mikołaja, tylko ja nie wiem, czy on nas usłyszał, bo on jest głuchy trochę. Krzyczymy jeszcze raz wierszyk mikołajowy, dobrze? 3, 4, 3. Mikołaju, Mikołaju, wszystkie dzieci cię wołają. Chodź tu do nas z prezentami, pozatańczysz razem z nami. I jeszcze raz. Mikołaju, Mikołaju, dorośli też. Wszystkie dzieci cię wołają. Chodź tu do nas z prezentami, to zatańczysz razem z nami. Zobaczcie, przyszedł święty Mikołaj, ale nie sam. Patrzcie, jakie są tutaj jego pomocnice. Są śnieżynki, są pomocnicy świętego Mikołaja. Wszyscy mają wory, ogromne, wielkie wory, wypełnione prezentami dla dzieci. W każdym worku jest bardzo dużo prezentów i wszystkie prezenty Mikołaj odda grzecznym dzieciom. Bardzo proszę przyciszyć troszeczkę muzykę, ponieważ za chwilę będzie śpiewała Marta. Zaśpiewasz piosenkę czy powiesz wierszyk? Piosenkę, dobrze, tylko słuchaj. Musisz śpiewać bardzo, bardzo głośno, bo Mikołaj na to jedno ucho to prawie nic nie słyszy, wiesz? Dobrze? Żeby usłyszał, to musisz śpiewać bardzo głośno. Uwaga, uwaga, teraz będzie śpiewała Marta. Wszyscy będziemy słuchać i na końcu będziemy bić brawo. Uwaga, Marta śpiewa. Karolina. I będziesz śpiewała, czy mówiła wiersz? Śpiewała. Karolinka też zaśpiewa. Dobrze, uwaga, teraz wszyscy nadstawiamy uszu i słuchamy, jak Karolinka śpiewa. Mała pieskiwa, chciałem troszeczkę, nie wiedziała jak, znalazłem kładeczkę, kładka była z łaską, bały się pieskiwa, i to była właśnie Karolina. Dziękujemy Karolince. Marta. Święty Mikołaj, bardzo się cieszymy. Od dawna jesteśmy grzeczni, że aż strach. Nie broimy we dnie, nie broimy strach. Wszystkie polecenia dokładnie spełniamy. Dobrze się czujemy i słuchamy mamy. I co powiesz na to, święty Mikołaju? Zostań z nami, będzie ci jak w raju. No pięknie! To była Marta. Ja ciebie tak...